Szokujące nagranie, na którym mężczyzna bije swoje kilkuletnie dziecko, obiegło internet. Na filmie widać, jak 25-latek okłada syna rękoma i używa wulgaryzmów. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura. Film przeraża, dlatego emitujemy go w bardzo okrojonym zakresie. Temat przemocy wobec dzieci to jednak problem, o którym trzeba mówić głośno, bo nie dotyczy tylko tego przypadku. Paweł Jędrusik. Zaciął cię. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku, ale dopiero w ostatnich dniach sprawa ujrzała światło dzienne. Sprawca został już przesłuchany przez policję, sprawą zajmie się prokuratura. Przedwczoraj w godzinach popołudniowych zgłosiła się do nas całkowicie trzecia osoba, która zauważyła film, o którym tutaj wspominamy w internecie. Zgłosiła się do nas składając zawiadomienie o możliwości o popełnieniu przestępstwa. Dąbrowscy policjanci w trybie artykułu 308 Kodeksu Postępowania Karnego wykonali niezbędne czynności zmierzające do przesłuchania świadków, zebrania materiału dowodowego. Sprawa jest bulwersująca. Jak podkreślają eksperci, takie znęcanie się nad dzieckiem może w przyszłości w znaczny sposób odbić się na jego psychice. Takie zachowanie może wpływać na rozwój społeczny, a nawet na rozwój mózgu dziecka, ponieważ w tym okresie ten mózg się dopiero co kształtuje, więc i na sferę poznawczą, i taką adaptacyjną może wpływać to w szerokim zakresie. Ta sprawa ujrzała światło dzienne, ale wiele z nich nie, a statystyki są szokujące. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 79% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy ze strony rówieśników bądź dorosłych. Wysoko rozwiniętego w naszym kraju poczucia własności wobec dziecka. Istnieje u nas takie pojęcie jak władza rodzicielska, a pojęcie władzy od razu się kojarzy z własnością, prawda? Dziecko jest moją własnością, mogę je karać, wychowywać, kontaktować się z nim w taki sposób, jak ja sobie życzę. To jest jakby taka baza, podstawa, baza mentalna. I niestety, jak widać, wielu zapomina, że ma nie tylko władzę rodzicielską, ale także ogromną odpowiedzialność za wychowanie człowieka.